Chcesz wiedzieć, kiedy uważać na robienie sobie tatuażu? Oto krótka lista, która pomoże Ci w decyzji. Czy mogę sobie zrobić tatuaż? Oto pytanie, jakie niezwykle często pojawia się na wszystkich forach, grupach na Facebooku i we wszystkich salonach tatuażu. W jakich przypadkach nie mogę sobie zrobić tatuażu? Tak naprawdę chorób czy innych przeciwwskazań, przez które kategorycznie nie można robić tatuaży, wcale nie ma aż tak dużo. Częściej spotkasz się z ograniczeniem możliwości lub koniecznością upewnienia się, że konkretnie w Twoim przypadku możesz zrobić sobie dziarę. Moim zdaniem większość punktów z poniższej listy na to nie pozwala, ale jednak po to masz ten film, by dowiedzieć się jak najwięcej. W końcu to Twoja decyzja. Ja mogę tylko prosić Cię o odpowiedzialność i szczerość z tatuatorem, ponieważ w niektórych przypadkach, o których usłyszysz za chwilę, ryzyko będzie dotyczyło nie tylko Ciebie, ale również jego, a nawet innych osób w studiu. Kiedy chorujesz na hemofilię? Jak na pewno dobrze wiesz, hemofilia jest genetyczną chorobą związaną ze słabszą niż normalnie krzepliwością krwi. Wyróżnia się jej trzy grupy, choć istnieją ponoć i cztery, wliczając jej postać nabytą, o której właściwie niewiele wiadomo, głównie z powodu jej bardzo rzadkiego występowania. Musisz upewnić się, że tatuowanie nie zagrozi Twojemu zdrowiu i życiu, a najlepiej będzie porozmawiać o tym z Twoim lekarzem rodzinnym lub specjalistą od Twojej choroby. Pamiętaj, że tatuowanie to bardzo mocna ingerencja w ciało, wywołuje również krwawienie. Dla zdrowej osoby jest to tylko drobna niedogodność, ale dla Ciebie może być śmiertelnie niebezpiecznym ryzykiem. Chociaż oczywiście decyzja należy do Ciebie, to jeśli chorujesz na hemofilię w dowolnej postaci, odradzam Ci robienie sobie tatuażu ze względu na możliwe komplikacje podczas i po tatuowaniu. A jeśli zdecydujesz się na jego wykonanie, musisz koniecznie powiedzieć o swojej chorobie tatuatorowi, choćby po to, żeby w porę mógł zadziałać, gdyby pojawił się problem z Twoją chorobą. Kiedy chorujesz na cukrzycę? Wiele osób choruje dziś na cukrzycę drugiego typu, a chociaż wiedza o tej chorobie jest dość powszechna, cukrzyca w dowolnej postaci nie oznacza wyłącznie dbania o odpowiednią ilość glukozy we krwi. Ta choroba sprawia również, że rany często dużo gorzej się goją, łatwiej też o stany zapalne. A że przy wykonaniu tatuażu powstaje na skórze rana, musisz o tym koniecznie pamiętać podczas podejmowania decyzji. Opinii na temat tatuowania się cukrzyków jest wiele. Znam jednak przynajmniej kilkoro takich osób, które wcale nie stronią od dziar. Jednak muszą z pewnością pilnować swoich nowych tatuaży dużo bardziej niż ja sam. Dlatego polecam Ci konsultację z lekarzem. Jednak moim zdaniem nie każdy cukrzyk musi wykreślać punkt "zrobię sobie dziarę" ze swojej bucket listy. A teraz moja szybka prośba. Jeśli oglądasz ten film, daj znać, co o nim myślisz. Zostaw subskrypcję na moim kanale, bo będzie więcej filmów o tatuażach. Każdy komentarz i każda łapka w górę, jaką zostawisz, pomogą mi dotrzeć do większej liczby osób, a z czasem być może uda mi się robić jeszcze więcej filmów i jeszcze lepszych filmów. Kiedy chorujesz na epilepsję? Epilepsja jest chorobą mózgu, ale obejmuje cały zbiór symptomów. Dwie osoby chore na padaczkę mogą mieć różne jej objawy. Jednym z decydujących objawów jest brak wyraźnej przyczyny, jaka wywołuje zaburzenie układu nerwowego, nawet jeśli jest krótkotrwałe. Na pewno kojarzycie oświadczenia, które pojawiają się chyba we wszystkich grach. Bodziec wzrokowy, jak na przykład migające szybko światło, również może uruchamiać te objawy. Wiem, że pojawienie się epilepsji na tej liście niektórym będzie wydawało się dziwne, ale podczas tatuowania może się okazać, że to właśnie ból będzie bodźcem uruchamiającym napad drgawkowy. Dlatego moim zdaniem chorowanie na epilepsję nie wyklucza posiadania dziar, ale każdy chory musi liczyć się z możliwością wystąpienia napadu w trakcie tatuowania, a nawet niedługo po nim. I właśnie z tego względu musisz koniecznie uprzedzić tatuatora o swojej przypadłości, by w razie potrzeby szybko rozpoznał symptomy i przerwał zabieg, a w razie konieczności zadzwonił na pogotowie. Nie każdy artysta będzie chciał wziąć na siebie ryzyko związane z możliwością wywołania u chorej osoby napadu, więc nie możesz mieć takiemu tatuatorowi za złe, jeśli się nie zgodzi. Ale jeśli się zgodzi, zostaw mu jeszcze przed sesją dane najbliższej osoby, na przykład żony, męża, rodzica, tak, aby wiedział, z kim się skontaktować w razie potrzeby. Na pewno musisz się też skontaktować ze swoim lekarzem specjalistą, żeby zminimalizować wspomniane ryzyko i dokładnie wiedzieć, czego możesz się spodziewać w najgorszym przypadku. Kiedy chorujesz na łuszczycę? Podobnie jak w przypadku epilepsji, tatuowanie może być bodźcem, który wywoła w Twoim organizmie niepożądane efekty. Ta przewlekła choroba powoduje stany zapalne skóry, a więc dotyczy bezpośrednio organu ciała, który poddawany jest tatuowaniu. Jedną z największych wad łuszczycy jest to,
że w dalszym ciągu nie odkryto jej jednoznacznej przyczyny, a leczenie sprowadza się głównie do przeciwdziałania stanom zapalnym, kiedy występują. Osoby chore na łuszczycę mogą mieć różne jej objawy, zależnie od odmiany choroby. Co jednak ważnego, to fakt, że nie jest to choroba zakaźna, więc nie trzeba obawiać się kontaktu z osobą chorą. Nie jest również przeciwwskazaniem do tatuowania, choć, jak wspomniałem na początku, zrobienie sobie dziary może spowodować wysyp zmian skórnych. Tatuowanie tworzy na skórze ranę, która może być bodźcem do uruchomienia tych zmian, choć nie można mówić w tym wypadku o żadnej pewności. Ze względu na różne postacie choroby, jedna osoba z łuszczycą może bez problemu zrobić sobie tatuaż, a inna może mieć problemy już po jej wykonaniu. Kiedy chorujesz na wirusowe zapalenie wątroby? Inna potoczna nazwa tej choroby pewnie powie wam o niej trochę więcej. To żółtaczka. Pewnie nie jedna osoba z was słyszała historię o tym, jak zakażono nią kogoś w szpitalu czy podczas prostego zabiegu. To też doskonały straszak przeciwników tatuaży, którzy dostarczają wizję zarażenia tą chorobą przez wykonanie sobie dziary. Na szczęście w związku z profesjonalizacją tatuowania w porządnym salonie jest to praktycznie niemożliwe. O tym, jak sprawdzić, czy dana miejscówka trzyma odpowiednie standardy, opowiem przy innej okazji. Wróćmy do samej żółtaczki. WZW to choroba wysoce zakaźna. Z tego względu jej nosiciel nie powinien moim zdaniem wykonywać sobie tatuażu. Nie tylko przez swoje dobro, ale ze względu na innych. WZW występuje w kilku odmianach, a niektórymi z nich można się zarazić drogą pokarmową, na przykład korzystając ze wspólnej toalety. Z kolei dwie z najpopularniejszych odmian WZW, HBV i HCV, przenoszone są na niesterylnych narzędziach, w tym również igłach. Dlatego niezmiernie ważne jest, by tatuator każdą dziarę wykonywał nowym zestawem igieł. Te same standardy powinny dotyczyć na przykład pobierania krwi, zabiegów i operacji w placówkach medycznych. To tym bardziej poważne, że wyleczenie z tych dwóch typów żółtaczki jest bardzo trudne. W przypadku HBV to maksymalnie 10%, a HCV 75%. Jeśli chcesz usłyszeć więcej o dziarach, zostaw koniecznie suba. Każdy komentarz i każda łapka w górę też mi bardzo pomogą, więc pisz i klikaj. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejny piątek. Siema! Ale zauważ, że tak charknęło akurat na wysokości, nie? Może chciała, wiesz, powiedzieć tatuaży.